czym się chciałabym z wami podzielić. Myślę, że takim bardzo aktualnym dla nas tematem, z którym ja chodzę już jakiś czas sobie, kilka tygodni, ale też wiecie co, obserwuję, co się dzieje u nas w Kościele, w zespole, o czym piszemy jako perspektywa prorocza, o czym rozmawiamy, co dzieje się w naszym życiu. I to wszystko mi potwierdziło, że to jest ten moment i czas, żeby się z wami tym podzielić. Ja chcę z wami poruszyć temat skupienia na teraźniejszości, na dzisiejszym dniu. I bardzo się ucieszyłam, jak tak sobie właśnie ostatnio przeglądałam, czy Facebooka, czy z kimś rozmawiałam, z ludźmi zespołu, z kościoła. I w różnych odsłonach, ale ten temat zaczął się podnosić, że to jest ważne, żeby się zająć tym, co tu i teraz, że to jest istotna rzecz, żeby się na tym skupić. Ja chcę to pociągnąć. I zatytułowałam sobie to kazanko "Liczy się tylko to, co tu i teraz". To jest nasz punkt wyjścia. I jak tak patrzę na ludzi w świecie i w kościele, bo to nie ma większego znaczenia, to widzę, jak wielki jest problem ze skupieniem się. Ludzie mają cholerny problem ze skupieniem się. A ze skupieniem na teraźniejszości to już w ogóle. Cały czas coś się mieli w ich głowach, cały czas gdzieś przeskakują w lewo, w prawo. Nie potrafią się skupić. I dotyczy to również nas. Wielokrotnie mamy z tym problem. I dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o tym, jak się tego problemu pozbyć raz na zawsze. Ale zacznę od czegoś takiego, od tego, czym jest w ogóle skupienie. Jest procesem myślowym polegającym na błyskawicznym zogniskowaniu swojej świadomości na określonym bodźcu, na jakimś przedmiocie, na jakiejś osobie, na jakimś zjawisku. I od razu mi się przypominają warsztaty z perspektywy proroczej, gdzie Artur właśnie też podawał definicję skupienia. Ale to jest ważne dla nas wszystkich. To nie dotyczy tylko ludzi perspektywy proroczej, że oni mają być skupieni. Każdy z nas musi ćwiczyć się w skupieniu. W tym, aby szybko, natychmiast kierować swoją uwagę w określone miejsce. To jest dla nas punkt wyjścia. To jest bardzo istotne. Patrzcie. Skupienie jest procesem myślowym, zachodzi w umyśle. I jak wiemy, największa bitwa, jaka ma miejsce w naszym życiu, to bitwa o umysł. To jest bitwa o to skupienie. Największą bitwą naszego życia nie jest jakaś walka duchowa ze zwierzchnościami terytorialnymi, jak niektórzy mniemają. Bitwa o umysł jest naszą największą bitwą, jaką tutaj rozgrywamy na tej ziemi. Najważniejszą rzeczą, dlatego że umysł jest centrum dowodzenia człowieka. To, co jest w tej głowie, jest punktem wyjścia do tego, co zaistnieje w twoim życiu. To myślą kreujesz rzeczywistość i wytworzysz ją taką, jak jest w twojej głowie to poukładane. Skupienie jest punktem wyjścia, żeby tworzyć właściwe rzeczy, w właściwy sposób. To jest trochę na takiej zasadzie, że skupienie pozwala ci działać w sposób bardzo precyzyjny. Ty wiesz, jakie masz podjąć decyzje, ty wiesz, jakie masz podjąć kroki. Czy masz pójść w lewo, czy masz pójść w prawo. Nie masz wątpliwości, wiesz doskonale. To jest jak naprowadzenie wiązki lasera w określone miejsce, po to, żeby ten laser wykonał określone zadanie. Kierujesz gdzieś tą energię w określone miejsce i to daje określony efekt. Skupienie nam na to pozwala, aby nasze działania były bardzo precyzyjne, abyśmy nie popełniali błędów, abyśmy w sposób prawidłowy funkcjonowali tutaj, na tej ziemi. Więc skupienie jest bardzo, bardzo istotne, jest niezbędne dla nas. Jeżeli zależy nam na wysokiej precyzji, jeżeli chodzi o jakikolwiek efekt w naszym życiu, musimy być skupieni. Bez tego jest tak, że niby coś wiesz, niby coś widzisz, ale to wszystko jest dalej rozmyte. To jest takie niepełne, niewyraźne, brak konturu, brak konkretu. Ja to ostatnio takiej osobie tłumaczyłam na takiej zasadzie, że a propos perspektywy akurat proroczej, że jak brakuje ci tego skupienia, jak jesteś w tym rozproszeniu, to jest trochę na takiej zasadzie, że masz jakąś informację, ale nie będzie można tego w odpowiedni sposób użyć. Więc nie będziesz miał w związku z tym też określonego efektu. To tak jakby powiedzieć w wiadomościach na przykład, nie? O pogodzie, że dzisiaj w Polsce będzie padać deszcz,
ale gdzie w tej Polsce będzie padać deszcz? W jakim mieście, w jakim regionie, w jakim województwie? Brakuje precyzji. Nie możemy w związku z tym użyć tej informacji, kto ma wziąć parasolkę ze sobą. Wszyscy w kraju. Za mało precyzyjna rzecz. Z uwagi na co brakuje nam tej precyzji? Z uwagi na skupienie. Skupieniem można się wyćwiczyć. Jak wiemy, myśl ma siłę twórczą tej rzeczywistości. Więc to jest bardzo ważne, na czym skupiamy nasze myśli. I dla nas najistotniejszą rzeczą jest skupiać się na teraźniejszości, na tym, co dzieje się tu i teraz, w tym momencie. To jest punkt wyjścia. To, co rozgrywa się tu i teraz, jest najważniejsze. Dlaczego? Patrzcie, mamy Bożą informację. Dziś jest dzień łaski, dziś jest dzień zbawienia. Dziś. Bóg powiedział dziś. Co to oznacza? Że to jest ważna sprawa. Że dla nas ważny jest dzisiejszy dzień. W związku z tym potrzebujemy skupić się na dzisiejszym dniu. Dziś, tylko i wyłącznie dziś, doświadczysz łaski, przeżyjesz łaskę, zgłębisz łaskę. Dziś i tylko dziś jesteś w stanie sięgnąć po ratunek, po to zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie, przełom, zmianę. To jest dostępne dla ciebie tylko dziś. Nie ma znaczenia, co było wczoraj. To już nie istnieje. A tego, co będzie jutro, jeszcze dzisiaj nie ma. Nie możesz się na tym zahaczyć. Bóg mówi dziś. To jest twój punkt wyjścia. Nie masz nic innego niż dzień dzisiejszy. Nie masz nic innego. Wykorzystaj dzisiejszy dzień. Zarządź dzisiejszym dniem. To wydaje się takie proste, ale jak tak rozmawiam sobie z ludźmi, to widzę pewną tendencję i pewne rowy wybiegania w przeszłość w myślach i wybiegania w przyszłość w myślach. To są dwa rowy. I nam się też w tym kościele i zespole zdarza również wpadać w takie rowy. Myślenia o przyszłości bądź myślenia o przyszłości, gdzie tracisz ten łącznik z teraźniejszością w pewnym sensie. Ja się zastanawiałam, dlaczego tak jest, dlaczego uciekają nam te myśli, dlaczego nie jesteśmy skupieni na tym, co tu i teraz, tylko cały czas gdzieś w naszej głowie się kłębi mnóstwo różnych informacji, dużo różnych myśli o tym, co było, albo o tym, co tam może będzie, nastąpi. Wiecie, co widzę? Jest to związane z lękiem. Z lękiem przed przeżywalnością teraźniejszości, dnia dzisiejszego. Ludzie się wielokrotnie boją dzisiejszego dnia. W związku z tym uciekają w pewnego rodzaju iluzje. Wracają do miejsca, które daje im poczucie bezpieczeństwa. A co daje poczucie bezpieczeństwa? To, co już znamy. To jest najłatwiejsze. Wracamy do tego, co znamy. Więc gdzie wracamy? Do przeszłości. Mamy powrót do przeszłości. To jest najprostsze. To jest pierwsze. Dzieje się coś, wracam do tego, co było. Dzisiaj Nitka o tym mówiła. Schematy już nie działają. Ta rutyna już nie działa. Wracam do tego. Rozmyślam, rozważam. Analizujcie sami siebie. Czy tak nie macie przypadkiem? Coś się wydarzyło i jest teraz tak. Kręcenie i mielenie tego. Jeden dzień, drugi, piąty, dziesiąty. O, ta mnie tutaj obraziła. W 93 mnie obraziła. Do tej pory jeszcze mielę to w swojej głowie. O, kiedyś to tam było lepiej, to inni byli ludzie, teraz to jest coś tam. Powrót do przeszłości. Ty w swojej głowie mielisz przeszłość. To są takie drobne rzeczy, słuchajcie, to nam ucieka, ale ty cały czas, jak jesteś głową w przeszłości, w myślach jesteś w przeszłości, to nie jesteś w teraźniejszości. Nie jesteś w stanie skupić się na tym, co było i na tym, co jest teraz jednocześnie. Musisz wybrać albo przeszłość, albo teraźniejszość. Bóg mówi dziś. To jest Boża dyrektywa. Ale ludzka głowa ma tendencję mielenia przeszłości. I to jest wielki problem. I to jest grzech, bo Bóg mówi tak. Nie wspominaj rzeczy dawnych. Nie wspominaj. Gdzie się produkują wspomnienia? Gdzie się gromadzą wspomnienia? W bańce. Tu się gromadzi. Tu jest zbiornik informacyjny. Stąd pobierasz program. Stąd pobierasz informacje. Ale tak jak mówiła dzisiaj Ninka, to już nie działa. Musisz zaktualizować informacje, które masz w głowie. A zaktualizować je możesz dopiero dzisiaj. Bo może się okazać, że ten program, który masz w głowie, on już jest nieadekwatny do dnia dzisiejszego.
ale ty żyjesz tą przeszłością, analizujesz przeszłość. Gdybasz, gdybym wtedy podjęła taką pracę, to dzisiaj bym była w tym i w tym miejscu, ale nie podjęłaś. Rozstań się, kurczę, w ogóle z tym raz na zawsze. Zamknij ten temat. Rozpocznij dzisiaj nowy kierunek swojego życia. Dlaczego powracasz do tego, co było? Stare przeminęło, nie wspominajcie. Wspominanie i powrót w swoich myślach to jest grzech, bo jak wspomniałam, myśl tworzy rzeczywistość. Zaczynasz mielić to najpierw w swojej głowie. Później, jak już jesteś tym przesycony, zaczynasz o tym mówić i mówić starym językiem i mówić w stary sposób do ludzi. A później zaczynasz działać na stary sposób, wracać do starych nawyków, do starych miejsc, do starych przyzwyczajeń. Zobaczcie, jedna myśl nieskontrolowana, jeżeli chodzi o powrót do przeszłości, jeżeli ty nie chwycisz tego w odpowiednim momencie, nie zarządzisz tym, to spowoduje, że się nakręci cała spirala. Zaczyna się od wspomnienia, taka niewinna rzecz. Poglądam album ze starymi zdjęciami, co tam się wydarzyło, w którym roku, kogo, co się w moim wydarzyło, jakie miałem sukcesy, jakie miałem porażki, jaki byłem biedny, jaki byłem nieszczęśliwy. Porozważam sobie to. A później się dziwicie, że to ma miejsce w waszym życiu. Bo cały czas dajecie temu energię. Trzeba pozwolić, aby to, co jest stare, umarło. Wiecie, co robicie, kiedy rozważacie nawet wczorajszy dzień w swoich głowach? To się wydaje bardzo niewinne. Ale wam chcę pokazać, jak to wygląda. Nielegalnie przedłużacie to. To powinno było umrzeć wczoraj. Wczoraj był ten dzień na to. Wczoraj było trzeba to rozważyć, zamknąć temat. Wracasz do tego. Nielegalnie przedłużasz to przy życiu. Utrzymujesz to przy życiu, tak jak się na przykład utrzymuje człowieka, maszyna go utrzymuje, tam respirator i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? To już nie wykazuje oznak życia, ale ponieważ ty cały czas mielisz to w swojej głowie, to ty w sposób bezprawny dajesz temu energię życiową. To jest sztuczne utrzymanie przeżycia pewnej rzeczy, pewnej myśli, pewnej emocji, pewnej sytuacji. Wiecie, o co chodzi? To jest trochę na takiej właśnie zasadzie. Musisz pozwolić, aby to zginęło. I przykładem tego jest trauma. Trauma z niczym innym, jak powrotem do przeszłości, powielaniem tej przeszłości, wprowadzeniem jej w teraźniejszość. Nie ma już tej sytuacji, nigdy się nie powtórzy, ale w twojej głowie jest wbity program, że na pewno teraz też tak mnie potraktuje ten człowiek. I co w związku z tym się dzieje? Robisz wszystko, żeby ten człowiek tak cię nie potraktował, albo unikasz tego człowieka na wypadek, gdyby tak cię miał potraktować. Odtwarzasz pewnego rodzaju program w swojej głowie, ale to nie jest życie. Żyje się tylko tu i teraz. Życie przepływa tylko w dzisiejszym dniu. Tylko dzisiaj się z tym życiem możesz spotkać. Jeżeli ty w swojej głowie mielisz to, co było wczoraj, przedwczoraj, 10 lat temu, jeżeli żyjesz tą przeszłością, jeżeli to analizujesz, jeżeli cały czas skupiasz się na tym, to tam kierujesz swoją energię. Tam zaczynasz tworzyć pewnego rodzaju alternatywną rzeczywistość. Ty później zaczynasz to w sposób automatyczny wprowadzać w swoje życie. Nakładasz to, co stare, na dzień dzisiejszy. Masz taką hybrydkę. Życie rozgrywa się tu i teraz. Jeżeli żyjesz przeszłością, to ty tylko i wyłącznie, uwaga, odtwarzasz. I teraz zapamiętajcie to. Jeżeli żyjecie przeszłością, to wy odtwarzacie, a nie tworzycie, a Bóg jest kreatorem i twórcą. Łapiecie to? To jest na takiej zasadzie, jakbyście odtwarzali cały czas tą samą melodię, którą nagrał ktoś tam 10 lat temu, powiedzmy właśnie. Ale to chodzi o to, żebyś ty dzisiaj stworzył nową melodię swojego życia, nie odtworzył starą. Dziś jest dzień łaski, dziś masz możliwości, dziś masz przychylność, dziś możesz użyć talentu, dziś ta kreatywność jest w tobie, dziś. Nie odtwarzaj tego, nie spotkasz się z życiem. Jesteście wielokrotnie właśnie zblokowani, nie idziecie do przodu, bo jest cały czas powrót do przeszłości w swoich głowach. I teraz tak, skupienie na przeszłości zamyka cię na teraźniejszość i musisz to chwycić. Bo tak jak wspomniałam, nie możesz być w swojej głowie w dwóch miejscach naraz. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość potraktuj jako zupełnie trzy inne
przestrzenie, trzy inne pokoje. Nie możesz być w trzech miejscach jednocześnie. Albo jesteś w pokoju numer jeden, w pokoju numer dwa, bądź w pokoju numer trzy. W jednej chwili. Skupienie na przeszłości zamyka cię. Ty może w swojej głowie jesteś gdzieś zupełnie indziej. Siedzisz tutaj fizycznie i tobie się wydaje, że ty żyjesz. Ale co z twoją głową? Gdzie ona jest? Musi być spójność logiczna. Twojej głowy, twoich słów, twoich działań. Nie może twoje ciało być w pokoju numer jeden, a umysł w pokoju numer dwa. Gdzie jesteś? Zdecyduj się. W jakim pomieszczeniu? Więcej. Kiedy jesteś skupiony na przeszłości, to nie ma dla ciebie przyszłości. Wiecie dlaczego? Bo teraźniejszość jest punktem wyjścia do zaistnienia twojej przyszłości. Ty dzisiaj, żyjąc dzisiaj, tworzysz podwalinę pod jutro. Ale jeżeli ty jesteś w pokoju numer jeden, czyli ty jesteś w przeszłości, nie przeskoczysz do przyszłości w ten sposób. Jest pokój pośredni. Jest teraźniejszość. Dziś dopiero jesteś w stanie tworzyć swoją przyszłość, ale jeżeli ty żyjesz w przeszłości, nie ma dla ciebie przyszłości. Co robisz? Każdego dnia odtwarzasz to samo. Odtwarzasz ten sam schemat. Tobie się wydaje, że ty żyjesz. Ale jeżeli tam brakuje nowego, świeżego, innego, to jest odtwarzanie. Nie ma tam przepływu życia. To jest stare. Nie ma możliwości w związku z tym, żebyś miał jakąś inną przyszłość niż to, co ma miejsce tu i teraz. Bo ty żyjesz przeszłością, więc nie stworzysz nic innego. Odtworzysz tylko to, co masz. Będziesz to mielił i mielił i mielił w nieskończoność, dopóki chwycisz i złapiesz w ogóle to, że przeszłość i to, co stare dla ciebie przeminęło. Wiecie co? Moi rodzice nie są narodzeni na nowo i właśnie oni żyją przeszłością. I w jaki sposób to widać? Kiedy do nich dzwonię i pytam, co tam u nich słychać, to wiecie, co odpowiada moja mama? Po staremu. Mówię, dobra, muszę inaczej zadać pytanie. I było tak, co u was słychać nowego? Zadałam, nie? I było nic. I lata temu, jak ja sama miałam nieprzerobioną głowę, słuchajcie, to ja traktowałam to jako informację na zasadzie, jest stabilnie, nic się nie wydarzyło złego, wiecie, nie ma żadnego dramatu, żadnej tragedii, jest spokojnie. Po staremu znaczy, że jest bezpiecznie, jest spokojnie, nic się nie zmienia, tak jakby jakakolwiek zmiana oznaczała jakąś katastrofę życiową, słuchajcie. No tak to trzeba czytać realnie, nie? Po staremu. U nas po staremu. Dlaczego? Bo żyję tą przeszłością, jak do nich jeżdżę, 50% wszystkich rozmów dotyczy, co było lat X temu. U nich, u ich ojców, dziadów i tak dalej. Dlaczego? Bo człowiek jest przesiąknięty tą przeszłością w swojej głowie, więc on nie ma możliwości, żeby wyprodukować coś innego. Z obfitości serca mówią usta. Więc jak jest tu przyładowana bańka tą przeszłością, to ty będziesz mówił o tej przeszłości i odtwarzał tą przeszłość, a z automatu co? Nie będzie cię interesowała teraźniejszość. Słuchajcie, jak się załadujecie przeszłością, to teraźniejszość dla was po pierwsze jest niewidoczna, jest w ogóle dla was nieatrakcyjna, jest dla was w ogóle niedostępna. Po prostu. Ja taką wypracowałam sobie technikę lata temu. Rzucę wam po prostu jako hasło, ja nie mówię, że musicie tak zrobić. Ale jak ja miałam może jakieś 15 czy 16 lat, już będąc narodzona na nowo, przeczytałam taki tekst, że niech słońce nie zajdzie nad gniewem waszym, nie? I tak jak potrafiłam wtedy, jako nastolatka, tak to literalnie przyjęłam na zasadzie okej, to ja mam dzisiejszy dzień na rozprawienie się z tą myślą, tą sytuacją na przykład przykrą. Okej, dzisiaj na przykład ktoś mnie zranił, dobra, dzisiaj ten temat załatwię do zachodu słońca. Nie będę na drugi dzień powielała tego, nie będę już o tym rozmyślać, nie będę się już tym zajmować. A moja głowa była taka, ja musiałam sobie wypracować ten mechanizm. Moja głowa, ja jestem umysł analityczny, ja kocham takie dłubaczki. Ja kocham takie, wiecie,
analizowanie, mielenie różnych wiadomości, różnych informacji, również o mnie samej. I to wielokrotnie bywało na zasadzie właśnie, a co by było gdybym? I na drugi dzień było 15 możliwych scenariuszy, co by się wydarzyło, gdyby coś tam zrobił. Nie? Ale nie zrobił, to już przeminęło. Więc ja się musiałam uczyć i to by był mój patent i mój sposób na to, żeby skupiać mój umysł na teraźniejszości, żeby nie pozwalać, żeby on mnie wybiegał i znowu mieli tą przeszłość, która jest dla mnie destrukcyjna, bo ona nie wnosi nic nowego, a zabiera mi czas. Więc tak rzucam wam po prostu jako takie hasło, może komuś się przyda, bo jest to dość praktyczne narzędzie. I tak wygląda temat przeszłości, ale również jest drugi rów, czyli wybieganie w przyszłość. I są takie osoby, aczkolwiek jest tego mniej na rynku, mniej jest takich osób, które wybiegają w przyszłość, ponieważ nie są zainteresowani teraźniejszością. Ona jest dla nich zbyt za mało atrakcyjna. Oni marzą o wielkiej przyszłości, oni tworzą sobie jakieś projekcje w głowie, kim by tam kiedyś nie będą, co tam kiedyś nie zrobią, oni tym żyją. Jest tego generalnie mniej niż w stosunku do ludzi, którzy żyją przeszłością, ale są też tacy ludzie. I druga kategoria ludzi, którzy żyją przyszłością, żyją z uwagi na to, że boją się o swoją przyszłość i w swoich głowach mielą różne scenariusze. Starają się ułożyć w głowie możliwe rozwiązania potencjalnych zagrożeń i sytuacji na zasadzie właśnie wybuchnie wojna, teraz co, to ja w takim razie już nie będę myślał o dniu dzisiejszym, tylko ja będę robił wszystko w temacie, gdyby coś się wydarzyło kiedyś, to ja już teraz będę się asekuracyjnie zabezpieczał. Konserw nakupię, czegoś tam narobię, okopię się. Nie będę żył dzisiejszym dniem, zajmę się przyszłością, bo to jest ważniejsze. Nie, nie ma nic ważniejszego niż dzisiejszy dzień, tylko ten dzień jest ci dany w darze. Nie masz nic poza tym. Pytanie, jak zamierzasz nim zarządzić? I Bóg mówi w ten sposób, tak jak w przypadku przeszłości, stare dla ciebie przeminęło i nie wspomina już tego, to o przyszłości mówi w ten sposób, nie martw się o nic, złóż swoje troski na Pana. Nie martw się, co będziesz jeść, co będziesz pić. Przecież to, co powiedział Jezus, to dotyczy przyszłości człowieka, przyziemnych spraw. Człowiek drży i boi się, co będzie. Co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc, za rok, w kraju, za granicą, z finansami, z dziećmi, z, nie wiem, ze zdrowiem. Cały czas ludzie mielą też to. Tylko, że to pozbawia cię energii życiowej. Przekierowujesz ją w złe miejsce. I zobaczcie. Tak jak wspomniałam, jutro jest konsekwencją dzisiejszego dnia. Dziś zarządzasz tym dniem i dziś tworzysz skuteczne narzędzia, które doprowadzą cię do jutrzejszego sukcesu. Dziś. Musisz być skupiony na dniu dzisiejszym. Nie ma takiej możliwości, żeby myśląc o przyszłości, ona się zrealizowała, jeżeli nie podejmujesz praktycznych kroków dziś w tym kierunku. To nie ma czegoś takiego, że tak się dzieje. Rozmawiam z ludźmi i jest na przykład tak. Kiedyś będę szczęśliwa. Aha, czyli dzisiaj nie jesteś szczęśliwa. Dobra. A co dziś robisz w kierunku tego, abyś była szczęśliwa? Jakie dziś podejmujesz kroki, żeby zmienić swoją sytuację? Jest dziwko. To ja coś muszę robić? To nie jest tak, że się obudzę rano szczęśliwa? A może trzeba coś z tą duszą swoją zrobić? A może wykonać jakąś inną pracę, inne kroki? Patrzcie, to jest enigma, to jest iluzja. Ludzie wielokrotnie właśnie żyją taką enigmą. Coś się kiedyś wydarzy, ale to dziś musisz podjąć decyzję, dziś musisz podjąć kroki. Dobrze, że masz plany, dobrze, że masz marzenia. One ci pokazują cel, co chcesz osiągnąć, ale ty musisz pójść po to. Inaczej to jest mrzonka, słuchajcie. Po prostu. Więc chcę, żebyście to w ogóle widzieli. Jeżeli czekasz, że coś się wydarzy za ciebie, bez ciebie w tej przyszłości, to nie wydarzy się nic. A dlaczego tak myślisz, że coś się wydarzy za ciebie i bez ciebie? Bo nie chcesz brać odpowiedzialności za swoje życie i nie chcesz brać odpowiedzialności za wybory dzisiejszego dnia, które podejmujesz. Nic się nie wydarzy, jeżeli ty nie zaangażujesz się w to.
Jeśli dziś nic nie robisz w kierunku bycia szczęśliwą, to jutro też nie będziesz szczęśliwa. A powiem więcej, nigdy nie będziesz szczęśliwa. Więc pytanie, czy zamierzasz w związku z tym coś zrobić? Więc zobaczcie, jakie są dwa rowy. Pierwszy mówi tak. Kiedyś było lepiej, a drugi mówi, kiedyś będzie lepiej. A Bóg mówi tak. Teraz jest lepiej. Masz tylko teraz. Nie będzie nigdy inaczej, niż tak, jak zarządzisz dziś. Po prostu. Rzeczywistością jest dla nas Chrystus. Dla mnie i dla ciebie jest dostępny tylko dziś. Zobaczcie to. Dziś jest dzień łaski i dziś jest dzień zbawienia. Kontakt z Bogiem mamy dziś. Kontakt z rzeczywistością mamy tylko dziś. Tylko dziś. Nic dwa razy tam się nie przydarza, słuchajcie. Dziś podejmujesz decyzję, dziś kochasz, dziś podejmujesz wyzwania, dziś ma miejsce w twoim życiu jakaś przygoda. To się rozgrywa tu i teraz. Nie gdzieś tam. Tu i teraz. Pytanie, czy jesteś na tym skupiony? Czy to w ogóle dostrzegasz? Dziś możesz to osiągnąć. Dziś to jest w zasięgu twojej ręki. Ale jeżeli będziesz patrzył, że kiedyś coś się wydarzyło, to twoje oczy są zamknięte na to, że dzisiaj dla ciebie są te możliwości. A jeżeli twoje oczy są przekierowane w przyszłość, to ty też nie widzisz tego, że to tu, wykorzystując dzisiejsze możliwości, zbudujesz lepsze jutro. Ludziom to umyka. Jeżeli nie jesteś skupiony na tym, co tu i teraz, to wiesz, co się dzieje? I to ma miejsce z uwagi na to, że takie podejmujesz decyzje, bo nie jesteś skupiony. Omija cię mnóstwo rzeczy w życiu. Na własne życzenie, z uwagi na brak skupienia. Odpowiedzi, rozwiązania, możliwości, relacje, zmiany. To wszystko jest dostępne tu i teraz, w tej rzeczywistości, którą jest Chrystus. Tu i teraz to się wszystko rozgrywa. Ale jeżeli ty patrzysz tam gdzieś w przeszłość, patrzysz tam gdzieś w przyszłość, to ty nie widzisz tego, co masz pod nosem. Nie widzisz tego, jakie są rozwiązania, jakie są możliwości. Nie widzisz tego, nie dostrzegasz. Z uwagi na to, że jesteś gapa, bo nie jesteś skupiony na tym, co tu i teraz. Po prostu. Bo życie płynie, a ty się rozglądasz gdzieś, w dziwnych miejscach. Szukasz, nie wiadomo czego. Tu jest dla ciebie dzisiaj rozwiązanie i pomoc. Tu i teraz. Pytanie, czy w to wierzysz też. I pytanie, czy jesteś w związku z tym na tym skupiony. Ja wam chcę coś pokazać. Jestem takim też człowiekiem, który lubi przykłady. Poproszę tutaj chętnego ochotnika na środek. Jedną osobę. Dobra. Mariusz, będziesz moją pomocą dydaktyczną. Dobra, możesz sobie stanąć bardziej tutaj, na środku. Dobra. I sobie po prostu stój twarzą do ludzi. Coś wam chcę pokazać. Eksperyment zrobimy. Mariusz jest bieżącą potrzebą, może inaczej, bieżącą odpowiedzią na potrzebę danego człowieka. On jest symbolem teraźniejszości. On jest rozwiązaniem. Modliłeś się na przykład, Boże, kurczę, no potrzebuję człowieka do firmy o takich kompetencjach w ogóle, no bo teraz akurat jest taka potrzeba, jak się nie znajdzie na czas, to w ogóle będzie problem jakiś, bo kontrola jakaś przyjdzie, dowali mi w ogóle jakieś tam kary. Potrzebuję człowieka. I co robisz? Ja to pokażę, to jest przeszłość. Przeszłość to jest to. Idziesz tam. Rozwiązanie jest tu, w teraźniejszości, ale ty w swojej głowie wracasz do przeszłości. Odwracasz się plecami, nie widzisz. Wracasz do tego, co było, że kiedyś byli pracownicy, kiedyś coś tam się wydarzyło, pozytywnego bądź negatywnego. Przekierowujesz swoje myślenie, swoje skupienie z tego, że tu jest to rozwiązanie, ale ty odwracasz się plecami. W naturalny sposób nie możesz dostrzec tego, że jest rozwiązanie. Albo później, jak już się przypila, bo już się termin zbliża, a nie ma tego człowieka, bo go nie widzisz, to wybiegasz w przyszłość, co to będzie i martwisz się, co to będzie, nie znajdzie się, kurna, nie będzie go i teraz tak, firmę zamknę, coś tam kary mi dowalą. Znowu jesteś plecami do rozwiązania, do teraźniejszości. Musisz się odwrócić, musisz się skupić na tym, że to rozwiązanie, ten człowiek jest tu i teraz.
tu i teraz, gdzie ty kręcisz się w swojej głowie, w swoich myślach i później jest, o Boże, spadłeś mi z nieba. On tam stał od 10 dni. Od 10 dni tam stał człowiek. Tylko ty go nie widziałeś, bo w swojej głowie mieliłeś przeszłość, mieliłeś przyszłość. Dziękuję ci bardzo. Bo chcę, żebyście to w ogóle chwycili, o co chodzi. Zobaczcie, w każdej z tych sytuacji jesteś plecami do teraźniejszości. W każdej z tych sytuacji nie widzisz rozwiązania i później z Boże modliłem się, rozwiązania nie było. Modliłem się o człowieka, nie pojawił się. Jak to? A gdzieś się gapiłeś? Gdzie się gapiłeś? Czy patrzyłeś w teraźniejszość? Czy byłeś skupiony na tym, co tu i teraz? Czy w swojej głowie wybiegałeś w przyszłość, bądź analizowałeś przeszłość? Martwiłeś się o przyszłość, czy wspominałeś przeszłość? Zobaczcie to. Patrzcie, nie zmienicie przeszłości, myśląc o niej. A to wam zabiera czas, to wam zabiera energię. To wam zabiera chęci. Po co? I tak samo, jeżeli chodzi o przyszłość, jeżeli tylko o niej rozmyślasz, a nie robisz konkretnych, praktycznych kroków, to też to nic nie zmieni. Musi być łącznik z rzeczywistością. Mamy możliwość skupienia. W drugim Tymoteusza 1,7 jest napisane tak. Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. To jest ważne. Trzeźwego myślenia. Od razu mi się to kojarzy z człowiekiem, który jest trzeźwy bądź pod wpływem na przykład alkoholu. Moje pierwsze skojarzenie. Trzeźwe myślenie. Otrzymaliśmy to od Boga. Greckie sofronizmos. Co to jest? Panowanie nad sobą. Panowanie nad swoimi myślami, zarząd nad tym, czym obracam w mojej głowie. Czy obracam przeszłością, czy obracam teraźniejszością, czy obracam przyszłością. To się wszystko rozgrywa najpierw na poziomie mojej bańki. Masz to ty i ja. To nie jest tak, że są osoby ekstra obdarowane, bo jest napisane, Bóg dał wszystkim, bez wyjątku. To jest kwestia, jak ty zarządzasz, jak ty działasz. Wiecie co? I ludzie się skupia na wierzących ludziach. To wielokrotnie właśnie się zachowują jak takie menele. Taki menel idzie na imprę po drodze. Zgubi gdzieś kurtkę, nachleje się, portfel gdzieś zostawi na ławce w parku, w końcu gdzieś wpadnie w krzakach i leży do rana. I rano jest tak, guza ma nabitego, nie wie dlaczego, nie wie, gdzie portfel zostawił, nie wie, gdzie ta kurtka. Tak wielokrotnie się ludzie zachowują, wierzący. Nie kontrolują rzeczywistości, która ma miejsce wokół nich. Zdają się na przypadek, zdają się na los, bo nie chcą brać odpowiedzialności za tu i teraz. A możesz nie kontrolować rzeczywistości tylko w trzech przypadkach. Primo, jak jesteś dzieckiem, i to też dziecko, jak wzrasta mu świadomość, to się rozwija też ta umiejętność kontrolowania, zarządzania. Sekundo, jeżeli jesteś człowiekiem, który jest chory psychicznie albo chorym fizycznie, szczególnie jeżeli to chodzi o chorobę na przykład układu nerwowego. I trzecia opcja jest taka, że jesteś człowiekiem, który jest pod wpływem, nie wiem, psychodelików jakichś, narkotyków, alkoholu i tak dalej. Jeżeli nie należysz do tej grupy, to nie masz wytłumaczenia, dlaczego się nie skupiasz. Dlaczego nie kontrolujesz tego, co tu i teraz. Nie masz na to żadnego argumentu i nie możesz się niczym zasłonić, ponieważ Bóg dał nam wszystkim trzeźwość myślenia, umiejętność zarządzania. My to potencjalnie mamy, tylko to trzeba generalnie w ogóle rozćwiczyć. I patrzcie, o osobach, które nie mają kontaktu z tą rzeczywistością, nie? Jak ich nazywamy? Wariat, świr, jakiś dziwak, nie? A teraz sobie zadajcie pytanie, ile razy w ciągu dnia nie macie kontaktu z rzeczywistością, czyli czytajcie z teraźniejszością, z uwagi na to, że przekierowujecie wasze myślenie w kierunku przeszłości bądź przyszłości. Może się okazać, że wielu z was rzadko tutaj bywa.
weźcie to pod uwagę, bo ludziom to tak umyka. Ale pytanie, gdzie jest twoja głowa? Twoje ciało jest tu, ale gdzie jest twoja głowa? Zarządź w odpowiedni sposób. Zarządź swoimi myślami. To, na czym jesteś skupiony, to tam kierujesz swoją uwagę. To jest proste. A skierowanie na to prosecho, maj modlitwa. Tam, gdzie skupiasz swoją uwagę, to tam się modlisz. Modlisz się do przyszłości? Modlisz się do przyszłości? Czy modlisz się do Boga, który jest teraz? Gdzie ty się modlisz? Gdzie ty jesteś w swojej głowie? Jak jesteś na czymś skupiony, to zaczynasz to czcić. I to zaczyna rosnąć w twojej głowie. I to zaczyna wypierać wszystkie inne myśli z twojej głowy. Jak będziesz myślał o przeszłości, to będziesz coraz więcej myślał o przeszłości. To ta przeszłość będzie dominowała myśli o teraźniejszości. Dlatego później ta teraźniejszość jest mało atrakcyjna. Jest mało czytelna, jest mało wyraźna. Jest w ogóle jakaś taka mała. Ale to z uwagi na to, że twoja głowa została przekierowana na niewłaściwe miejsce. To zaczyna wypierać tą teraźniejszość. Tam, gdzie kierujesz swoją uwagę, tam kierujesz energię twórczą myśli. Myśl to jest energia. Myśl tworzy rzeczywistość. Jaką tworzysz rzeczywistość? Z czego? Z przeszłości odtworzysz przeszłość. Dziś masz tworzyć. Nie ma innej możliwości. Kieruj swoje myśli na tym, co tu i teraz. Na tym się skupiaj. Chcemy się rozwijać. Chcemy się coraz bardziej odpalać. Pełni pasji, pełni ognia w ogóle, mocy, wszystkiego. To jest dostępne tylko tu i teraz. Nie ma innej możliwości. W ogóle brak zarządu myślami i kontroli tych myśli jest niebezpieczne. Chcę, żebyście w ogóle to wiedzieli. Bo wchodzisz wtedy w przestrzeń rozproszenia. I o tym rozproszeniu też chcę trochę powiedzieć, bo to jest problem, który też jest zauważalny aktualnie wśród wielu z nas. Z rozproszeniem to jest taka sytuacja jak z brakiem światła. Brak światła to jest ciemność. Brak skupienia to jest rozproszenie, to jest przeciwieństwo. I teraz tak, bardzo wiele ludzi funkcjonuje w parametrach ciągłego rozproszenia. Mają w głowach ul, tam coś bzyczy cały czas, tam cały czas coś się mieli. I wiele ludzi usprawiedliwia się później i mówi w ten sposób, bo to mnie tam rozproszyło, bo ten człowiek mnie rozproszył, nie? Tak często w ogóle mówicie, też tak mówiłam, ale prawda jest taka. Nie skupiłeś się, w związku z tym uległeś rozproszeniu ty. Rozproszenie nie jest czymś zewnętrznym, co cię napada, tylko to jest kwestia tego, że ty w odpowiedni sposób nie ukierunkowałeś swoich myśli i ty się nie skupiłeś. Więc co? Uległeś rozproszeniu, bo oczywiście na tym świecie rozproszenie jest. I mamy milion bodźców i rozpraszaczy i zewnętrznych, i też wewnętrznych wielokrotnie, na zasadzie właśnie nawet chociażby nieułożonych emocji, które nam tam krzyczą w środku i bzyczą. Ale to jest twój problem. To ty ulegasz rozproszeniu. Nie możesz powiedzieć, o, smażyłam kotlety, zadzwoniła koleżanka, przez nią przypaliłam kotlety. Nie. Nie, to nie jest jej wina. Nie skontrolowałaś zjawiska, że te kotlety jednocześnie smażysz. Po prostu. Nie możesz zwalić winy na kogoś, na coś, na okoliczności, na sytuację. To ty nie zarządziłeś w odpowiedni sposób. Nie skupiłeś się, nie skontrolowałeś zjawiska, nie podjąłeś w związku z tym odpowiednich decyzji. Zadziało się tak, jak się zadziało i teraz ponosisz tego konsekwencje. I zawsze jest w ogóle tak samo, że jak przychodzi rozproszenie, jak człowiek jest w tym rozproszeniu, ulega temu rozproszeniu z uwagi na to, że ma niewyćwiczone skupienie, bo o tym skupieniu też powiem, jak to zrobić, żebyście byli skupieni. Ale kiedy macie to rozproszenie, nie? Przychodzi do waszego życia, ulegacie mu, bo to jest kwestia ulegania, to wiecie, co się później pojawia i dotyczy to każdego obszaru życia, każdej dziedziny, więc to jest uniwersalne. Przychodzi dezorientacja. Przestajecie kumać, co się dzieje wokół was. Przestajecie widzieć wyraźnie kierunek. Przestajecie działać w sposób precyzyjny. O, rozproszyłem się. Kurczę, w ogóle, gdzie ja jestem? Rozmawiam przez telefon z kimś, w ogóle zgubiłem się. No jak się zgubiłeś? Rozproszyłeś uwagę, nie wiesz, na jakiej jesteś ulicy, gdzie ty jesteś, w jakim mieście. Na przykład. I co idzie dalej za tym? Jak już dochodzi do rozproszenia, jest kolejny jakby etap. Przychodzą duchy złodziejskie. Przychodzi strata i przychodzi zniszczenie.
Zobaczcie, że kiedykolwiek właśnie przychodzi do was strata, zniszczenie, to z uwagi na to, że na samym początku tutaj ulegliście rozproszeniu w waszej głowie. Nie ma innej opcji. Diabeł to bardzo chętnie wykorzystuje, w cudzysłowie kocha takie sytuacje. My to trzasnęliśmy już dawno temu, że w stawienicy, że za rozproszeniem, zamętem, chaosem później idą duchy złodziejskie. One się kumają, to stały zespół demoniczny, bo na tym korzystają, bo człowiek jest dezorientowany. On nie wie, lewo, prawo, przód, tył, nie wie o co chodzi. Przecież takiego człowieka łatwo okraść. Okazja czyni złodzieja. Nie skontrolowałeś zjawiska, nie trybisz, nie wiesz, co się dzieje w tobie i wokół ciebie. Jakże łatwo to ukraść. Nawet się nie zorientuje. Wyciągnę portfel z torebki. Nie zorientuje się. Zobaczcie to. Przychodzi złodziej różnego rzędu. Czasu, pieniędzy, energii, relacji. To jest bardzo różne. To nie jest na zasadzie tylko, że jest jakiś tam jeden określony rodzaj złodzieja. Po prostu przychodzi do ciebie strata w różnej formule. Popatrz. Kiedy na przykład przez 3 godziny dzisiejszego dnia rozważałeś myśli o przeszłości. I to w większości są negatywne myśli. Właśnie jaka to beznadziejna jestem, jak mi tam w życiu nie wyszło, co mi się tam nie udało i tak dalej. Nie? Rozważasz to, mielisz tę przeszłość swoją. Jesteś okradziony z 3 godzin dzisiejszego dnia. Złodziej przyszedł do twojego życia na twoje własne życzenie, bo nie skontrolowałeś rzeczywistości. Pozwoliłeś, aby ci myśli uciekły. Straciłeś 3 godziny, których nigdy nie odzyskasz. Przez te 3 godziny mogłeś zrobić największy deal swojego życia, z którego mógłbyś zrobić mega pieniądze. Pomyślałeś o tym? Straciłeś ten czas, straciłeś tą energię, straciłeś te pieniądze. Nigdy to się już nie powtórzy. Nic 2 razy się nie zdarza. Straciłeś to, dałeś się oszukać diabłu, dałeś się okraść z czasu, który jest cenny. Słuchajcie, dzisiejszą walutą, najważniejszą, wcale nie są pieniądze, tylko czas. Żyjemy w czasach, gdzie czas jest najważniejszy. Mądrze zarządzaj czasem, mówi słowo. W odpowiedni sposób zarządzaj swoim czasem. W swojej głowie przede wszystkim, bo to myśl tworzy rzeczywistość. To myślą tworzysz dalej swoje życie. Więc nie ma takiej możliwości, że ty se możesz tam lawirować w tej twojej głowie, gdzie chcesz i się pewne rzeczy będą wydarzały w twoim życiu. Bo ty nie żyjesz tu i teraz. Nie ma cię tu. Tu biegnie życie, tu się dzieją nowe historie, ale ciebie w tym nie ma, bo ty jesteś tam w przeszłości na przykład. I takie chodzenie w tym rozproszeniu jest bardzo niebezpieczne, słuchajcie, nie tylko dla was, którzy temu ulegacie, bo jesteście okradani, tak jak wspomniałam, ale też dla otoczenia, które jest wokół was, bo ono też będzie częścią tego, tych strat różnego rzędu. Na przykład są takie osoby, które notorycznie zapominają, nawalają terminy, umówiłeś się z nim, robisz biznes, nawalił ci, raz, drugi, trzeci, nie przyszedł na spotkanie, zapomniał, nie wziął z urzędu papierka na czas, jakąś teraz karę płacicie, coś się dzieje. Albo są takie osoby, które notorycznie na przykład coś gubią. Ja wiem, że każdemu się zdarzy coś zgubić, spoko. Ale ja mówię o takich rzeczach, że cały czas coś ci z rąk wypada i w ogóle ty to gubisz. Ktoś ci coś dał, a za 10 minut ty już nie wiesz, co ty z tym zrobiłeś i gdzie to w ogóle jest. I to gdzieś ginie w ogóle w jakiejś czeluści. Ty jesteś niebezpieczny człowiek. Ty jesteś okradany, ale też z uwagi na to, na twój stan, to się przekłada na twoje funkcjonowanie społeczne. W rodzinie, w firmie, w kościele. Bo kurczę, cały czas jest jakaś strata. Cały czas z czymś takim się zderzamy. Wiecie, o co chodzi? Pojechała z zakupami autobusem, wysiadła, zakupów nie wzięła. Na przykład. Ja się tak zastanawiałam. Wiecie, jestem takim człowiekiem, który generalnie bardzo mocno kontroluje rzeczywistość. Ja mówię o sobie. I ja się zastanawiam, kiedy po raz ostatni coś zgubiłam na takich zasadach spektakularnych, na zasadzie z archiwum X, że wiecie, że miałam, a nagle nie mam i w ogóle nawet po latach nie wiem, co się z tym stało. Jedną historię taką wyłapałam, kiedy byłam w 4. klasie podstawówki. Po raz ostatni wtedy zgubiłam coś w taki sposób, że wracałam ze szkoły podstawowej do domu przez osiedle, mając w ręku
taką materiałową, taki materiałowy worek na ciapy. Pamiętacie, tam, jak to się kiedyś nosiło tam w latach 80., 90., nie? Takie były, mama szyła taki worek na ciapy materiałowy i się z tym chodziło, nie? I ja szłam przez osiedle, może miałam 15 minut przejścia ze szkoły do domu. Wyszłam ze szkoły z tym workiem na ciapy. Wróciłam do domu, nie miałam ciapów. Nie wiem, co ja zrobiłam. Przeszłam trasę. Nigdzie mi nie wypadły. Nie było ich w szkole, nie było ich w domu. Jakby to jest dla mnie z Archiwum X, bo ja do tej pory nie mam pojęcia, co się wydarzyło, że miałam w ręku, a wróciłam bez. Nie wiem tego. To jest po prostu dla mnie jakieś ufa porwały, czy co, nie wiem. Coś się po prostu wydarzyło dziwnego, nie? Ale to są sytuacje rzadkie. Na co dzień masz kontrolować swoją rzeczywistość. Ja wiem, że każdy może ulec rozproszeniu, bo powiedziałam, że to jest trening, żeby temu nie ulegać. My się tego musimy uczyć. Ja też się tego uczę. Ale w ogóle tu chodzi o kontrolowanie. Co ma miejsce, że to życie rozgrywa się tu i teraz. Nie ma takiej opcji, że jak będziesz skupiony, to ty nie będziesz wiedział, jak masz zadziałać. Z kim, gdzie, po co, w jakim czasie, w jakiej formule. Nie ma takiej możliwości, słuchajcie. Więc zobaczcie, jak to jest ważne, żeby w tym skupieniu być. A jak my to ćwiczymy? Bo jak powiedziałam, to nie jest na takiej zasadzie, że człowiek się jakby rodzi. Potencjał jest w każdym człowieku. Bóg dał trzeźwe myślenie. Ale to jest coś, co musimy wyćwiczyć, tak jak musimy wyćwiczyć każdy inny, na przykład mięsień na siłowni. Jak to ćwiczymy? Bardzo prosty sposób. Tu się właśnie kłania kwestia edukacji naszej. Oczywiście najprostszy sposób jest taki, i to są takie realne treningi, które możecie też zobaczyć w internecie. Skupiacie się na czymś, na jakimś punkcie, 20 minut, 30 minut, patrzycie w jeden punkt, robicie sobie przerwę 5 minut, żeby wam oczy odpoczęły i ponownie skupiacie się w jeden punkt. Prosty trening. Ludzie mówią, modlitwa, tak. Modlitwa pomaga w skupieniu, ale żeby się modlić, to już trzeba umieć się skupiać. Rozumiecie? Wtedy jedno nakręci drugie. Ale musisz się w tym wyćwiczyć. Wszelkiego rodzaju nauka, języków obcych, nie wiem, szydełkowania, coś, co wymaga precyzji, co wymaga dokładności. Każda czynność, którą wykonujesz, która wymaga skupienia, ona cię będzie rozćwiczać w tym skupieniu. Wiecie, jak to działa? To jest na zasadzie potencjału, który masz, a teraz musisz go rozwinąć, więc musisz podawać te bodźce umysłowi, żeby on szedł w tym kierunku. Kolejna sprawa, wszelkiego rodzaju takie ćwiczenia łamigłówki logiczne, nie wiem, krzyżówki, sudoku, wykreślanki, co lubisz. 10 minut dziennie, ja ci nie mówię, że ty masz cały dzień na tym spędzić, ale to jest inwestycja. Potraktuj to jako inwestycję. Dalej, odpowiednia dieta, bo ty musisz zasilać tą swoją głowę, omega-3, dobra dieta. I ruch na świeżym powietrzu, żeby ta głowa była dotleniona. Patrzcie, jakie proste rzeczy. Tu nie trzeba jakiejś enigmy. Tu nie trzeba kłaść na kogoś rąk. O, skupienie, skupienie. W imieniu Jezusa, skupienie. Nie ma czegoś takiego, słuchajcie. To ty zarządzasz swoją głową i ty zarządzasz tym skupieniem. Możesz to wyćwiczyć. Możesz kontrolować, co się dzieje wokół. Możesz nie ulegać rozpraszaczom, które są. Bo nie żyjemy w sterylnych, hermetycznych warunkach, gdzie jest cisza i spokój. Sami wiecie, jak jest. Ale to jest wszystko do zrobienia, to jest tylko kwestia, czy my chcemy, bo patrzcie, rozproszenie do czego prowadzi. To jest jak pewnego rodzaju zasłona dymna. Ty nie widzisz, co jest tam dalej. Coś tam niby jest, ale ty nie wiesz, jaki to ma kształt, jaki to ma kontur, jak to z tego skorzystać. Para w gwizdek, niewykorzystana energia. Potrzebujemy być precyzyjni w naszych działaniach, w naszych modlitwach. Musimy wiedzieć, co i jak mamy robić. Potrzebujemy w związku z tym tego skupienia na co dzień. Do czego to prowadza? Jaka jest siła skupienia? Oprócz tego wszystkiego, co do tej pory powiedziałam. Kiedy jesteś skupiony na dzisiejszym dniu, to wiecie co? Zaczynasz zauważać, jak jest piękny. Zaczynasz dostrzegać różnorodność Bożego działania i Bożego stworzenia. Ludzie mówią, gdzie ten Bóg, gdzie ten Bóg? No właśnie, na przykład w tym śpiewie ptaków, który słyszysz. W tym uśmiechu dziecka, który widzisz. Ja jestem. Ludzie mają takie różne dziwne modlitwy. Wiecie, jak ja się wielokrotnie modlę? To jest moje osobiste. Nie mówię, że ktoś musi się modlić w ten sposób, co ja. Ale sobie wstaję rano,
albo nawet jeszcze w ogóle leżę sobie na łóżku, właśnie ptaszki śpiewają, jest miło, taki jeszcze półmrok, jeszcze nie ma takiego hałasu na ulicach. Ja taka jeszcze półprzytomna, mówię tak, dziękuję Ci Boże, że Ty jesteś i że ja jestem. To jest moja modlitwa na dzień dobry. Dzisiaj przeżyję ten dzień, dzisiaj wykorzystam go na maksa. Dzisiaj Cię doświadczę poprzez to wszystko, co ma miejsce. Zobaczcie, jakie to jest proste. Dziś masz kontakt z tym Bogiem, dziś masz kontakt z tym człowiekiem, dziś masz kontakt z samym sobie, tylko dziś. Każdy dzień to jest dla Ciebie nowa szansa. Bez sensu tracić tą energię życiową na odtwarzanie tego, co było. Dziś możesz stworzyć zupełnie nowe rzeczy. Nowa karta jest do zapisania dzisiejszego dnia. Nowe dzieje apostolskie dzisiaj. Co dzisiaj napiszesz? Czy jesteś skupiony, żeby napisać kolejny rozdział? Co tam napiszesz? Patrzcie, największa siła, która płynie do Twojego życia, ta siła twórcza, ta siła, która pozwala nam na zmiany, ona jest dostępna na nas tu i teraz. To my mamy do tego dostęp i mamy do tego dostęp dzisiaj. To jest w nas złożone. Wystarczy, że jesteś na tym skupiony. Skupiona na dzisiejszym dniu. Wystarczy, że będziesz trenować swój umysł w tym skupieniu. Że nie będziesz uciekał w tą przeszłość bądź w tą przyszłość na zasadach wspominania i martwienia się. Zobaczcie, jakie się stanie proste życie. Jaki słodki i piękny będzie dzisiejszy dzień. Ludzie narzekają, ludzie są niezadowoleni z dzisiejszego dnia, bo nie mają z nim styczności. Bo go realnie nie dotykają, nie przeżywają, nie smakują. Nic nie mam za co podziękować Bogu. A za wschód słońca podziękowałeś. Wiecie co, ja jestem prostym człowiekiem i ja mam w sobie takie elementy z dziecka. Już jestem po terapii, więc wiem, że po prostu tak mam. Więc to nie jest zaburzenie żadne we mnie. Ale ja się potrafię cieszyć bardzo, bardzo prostymi rzeczami. Jak szłam na zakupy i kwit jaśmin gdzieś tam na trasie, to ja stałam po tym jaśminem i się sztachałam. Ludzie przychodzili na zakupy, a ja stałam po prostu w tym jaśminie. Aż się tak napełniłam tym zapachem, podziękowałam Bogu, że tak pięknie to wszystko pachnie i hej, ja poszłam. I to była moja modlitwa i to było moje spotkanie z Bogiem, ten jaśmin. Jak pojechałam do przyjaciół rano, bo mieli taki ogródek, rosa, zdjęte buty, mokre stopy, jest! Pobiegałam sobie w rosie. Jak przyszedł wieczór, rozglądałam się w niebo, żeby zobaczyć, czy widać gwiazdy. Raz w życiu widziałam gołym okiem drogę mleczną na Ukrainie i po prostu tak zaglądam w to niebo. Nawet sobie taką mapkę ściągnęłam, jakie są konstelacje, żeby, wiecie, patrzeć, czy ja to dobrze widzę, nie? Ja się tym celebruję, słuchajcie. Ja tym żyję. Jestem poważnym człowiekiem, znacie mnie. Człowiekiem skrupulatnym, odpowiedzialnym. Ale ja w ten sposób dotykam Boga. Ja w ten sposób cieszę się dzisiejszego dnia. Że mogłam się dzisiaj z kimś spotkać. Że fajne ciastko zjadłam. Ja realnie się z tego cieszę. To ciastko, jakiś tam sernik. Pch. Ja tam w głowie mam, wiesz, coś tam innego, nie? A ja się dzisiaj cieszę z tego sernika. Dzisiaj to jest największa rzecz, którą będę przeżywała. Dziś się spotkam w tym, jedząc ten sernik z Bogiem. W jaki sposób? Bo przeżywam dzisiejszy dzień. Coś z tego sobie wydłubię. Coś z tego wezmę dla siebie. I też może później przekażę to innym ludziom. Dzisiejszy dzień jest najważniejszym dniem Twojego życia. Musisz to zrozumieć. Dziś jest dzień łaski i zbawienia. Korzystaj z tego na maksa. Twoje życie nabierze pewnego rodzaju rozpędu. Jeżeli nie masz kontaktu z dniem dzisiejszym, z tym, co tu i teraz, jeżeli nie masz, w związku z tym nie masz kontaktu z drugim człowiekiem, nie masz kontaktu z sobą samym, to co wspomniałam, nie znasz siebie, nie rozumiesz siebie, bo się z sobą nie spotykasz, bo ze sobą z prawdziwym spotkać się możesz tylko tu i teraz. Ten stary przeminął, ten nowy nie powstał. Ty dziś możesz spotkać się ze sobą autentycznym, tylko czy się zdecydujesz na to?
Chcecie się lepiej poznawać? Spotykajcie się z sobą w tym, co tu i teraz. Chcecie, żeby wasze poznanie Boga i przeżywalność Boga wzrastała? Przeżywajcie i poznawajcie to, co ma miejsce tu i teraz w waszym życiu. Słabe poznanie Boga to słabe poznanie życia, tego, co tu się dzieje wokół, bo Bóg jest Bogiem życia. Dotykając życia, dotykacie Boga, a dotknąć życia możecie tylko tu i teraz. Nie ma innej możliwości. Jeżeli kochasz realnie życie, to kochasz rzeczywistość, tą teraźniejszość dzisiejszego dnia. Bo to życie przypływa tylko tu. Możesz z nim spotkać się tylko tu. Zobaczcie. Już kończę. Zadajcie sobie takie pytanie. Jeśli nie dziś, to kiedy? Jeśli nie dziś, to kiedy? Dziś jest dzień łaski i zbawienia. Dziś mogę osiągnąć wszystko. Dziś. To, co wczoraj, to historia. To, co jutro, to jest tajemnica. A dzień dzisiejszy jest darem. A z darami rzeczy się ma w ten sposób, że są one po to, żeby się nimi cieszyć. Jak to powiedział mistrz chyba Ugwej do Kung Fu Pandy w pierwszej części. I chcę was z tym zostawić. Amen.